Każdy pewnie słyszał o współczesnych okrętach podwodnych, o tym, jak dużo osób mogą pomieścić i posiadanym przez nie napędzie atomowym, czy też o tym, jak śmiercionośne potrafią być wystrzeliwane przez nie torpedy. Ja nazywam się Kuba i w tym odcinku opowiem Wam o tym, jak wyglądały początki okrętów podwodnych, w jaki sposób atakowały swoje cele, a także dlaczego wyglądały jak podwodne beczki. Zapraszam do oglądania. Łodzie podwodne mają swój początek już w starożytności, gdzie podczas oblężenia Tyru w 332 roku przed naszą erą, Aleksander Macedoński miał rzekomo zejść pod wodę w szklanym batyskafie. Cała sytuacja jest jednak bardzo wątpliwa i nie zachowały się źródła potwierdzające jej zajście, stąd też możemy ją wykluczyć. Później mamy do czynienia z dość sporą luką czasową. Podczas której nie mamy informacji dotyczących podwodnych ekspedycji czy prób stworzenia obiektu zdolnego pływać pod wodą. Dopiero w XVII wieku angielski matematyk i wynalazca William Bern opisał, jak jego zdaniem powinien wyglądać okręt podwodny. Uznał m.in., iż musi być on napędzany wiosłami, a poziom zanurzenia w nim powinien być kontrolowany poprzez odpowiednie napełnianie wodą skórzanych worków przymocowanych do kadłuba. Z jego wskazówek skorzystał holenderski konstruktor Cornelius van Drebel w służbie króla brytyjskiego, który rzekomo stworzył pierwszy okręt podwodny, który odbył udany rejs zanurzając się na głębokość 4,5 metra pod tamizy. Nie zachowały się jednak żadne opisy konstrukcji Drebela. Kolejnym istotnym aspektem rozwoju podwodnych okrętów jest praca francuskiego zakonnika Marina Mersena który bardzo trafnie zauważył iż okręt ten powinien być w stanie wytrzymać wysokie ciśnienie a także być wytrzymałym stąd uznał że najlepszym materiałem do konstrukcji takiego okrętu jest miedź niestety jego rady zostały wykorzystane dopiero 200 lat później pierwsza udokumentowana próba użycia łodzi podwodnej miała miejsce w 1776 roku podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych jej konstruktorem był David Bushnell, a jego wynalazek w kształcie beczki otrzymał nazwę Turtle, czyli żółw. Był to jednoosobowy okręt podwodny napędzany siłą mięśni poprzez kręcenie korbą. Jego bronią była śruba, która miała służyć do wywiercenia otworu w okręcie przeciwnika i włożenia do środka miny. Bomba ta miała zapalnik zegarowy, zatem dawała szansę załodze łodzi na odpłynięcie od swojego celu. Trzeba jednak dodać, iż powietrza starczyło zaledwie na półgodzinną wyprawę. Amerykański żołnierz Ezra Lee, poinstruowany przez Bushnella, usiadł za starami Żółwia i jako pierwszy człowiek odbył rejs statkiem pod wodą. Celem ataku był stojący w nowiorskim porcie HMS Eagle. Po podpłynięciu Ezrze nie udało się jednak przewiercić kadłuba, gdyż poszycie statku było wzmacniane miedzią. Pierwsza próba użycia okrętu podwodnego w celach militarnych zakończyła się klęską. Kolejną konstrukcją wartą wspomnienia jest Nautilus Roberta Faltona. Okręt ten pod wodą poruszał się za pomocą siły mięśni, jednak na powierzchni płynął z pomocą rozkładanego masztu. Wynalazek Faltona nie zyskał jednak wystarczającego zainteresowania ani ze strony Napoleona, ani ze strony Brytyjczyków, którym także pokazywał swój okręt. W połowie XIX wieku, w czasie trwania wojny niemiecko-duńskiej, konstruktor Wilhelm Bauer stworzył okręt o nazwie Brandtaucher. Miał 8 metrów długości i był stworzony z metalu. Miał on za zadanie zaatakować duńskie statki blokujące port w Kilonii. Jednak ze względu na oszczędności nie posiadał zbiorników balastowych, woda po prostu wlewała się do kadłuba. Stąd też bardzo szybko stracił sterowność i opadał na dno na 20 metrów głębokości. Szczęśliwie udało się wydobyć załogę z braku całą i zdrową. Mimo, że Brandt Taucher nie osiągnął swojego celu w bezpośredni sposób, udało się go osiągnąć pośrednio, ponieważ Duńczycy, gdy dowiedzieli się o nowej broni Niemców, wycofali swoje okręty z portów Kilonii. Przełom w rozwoju okrętów podwodnych nastąpił w czasie trwania wojny secesyjnej. Horace Hanley, walczący po stronie konfederacji, stworzył okręt podwodny nazwany później CSS Hanley. Miał on 12 metrów długości, a jego załoga liczyła 8 osób. Zasada działania była podobna jak w przypadku żółwia miał podpłynąć, podłożyć minę i odpłynąć. Plan został zrealizowany w dwóch trzecich. Otóż okręt podpłynął do USS House Atonic, podłożył minę i zaczął odpływać. Mina jednak wybuchła, nim okręt zdołał oddalić się na bezpieczną odległość. Misja zakończyła się jednak sukcesem, gdyż USS House Atonic zatonął. Bardzo istotnym etapem rozwoju był pierwszy w historii okręt podwodny Johna Holanda. Okręt jego projektu, nazwany od nazwiska konstruktora Holland, posiadał znaną nam współcześnie wyrzutnię torpedową, a także, co najistotniejsze, posiadał napęd spalinowo-elektryczny, przez co nie musiał posiadać komina, jak niektóre inne wcześniejsze konstrukcje napędzane silnikiem parowym. W 1900 roku okręt Holanda został przyjęty do służby w US Navy. Ostatnim krokiem rozwoju były okręty typu D brytyjskiej produkcji o zasięgu 4600 km. Były wyposażone w trzy wyrzutnie torped, a także dzieło pokładowe. Posiadały one zewnętrzne zbiorniki balastowe, co stało się wzorem dla następnych okrętów podwodnych produkowanych aż do końca II wojny światowej, kiedy Niemcy stworzyli okręt wyposażony w turbinę Waltera. Dzięki niej Okręt mógł przez bardzo długi czas znajdować się pod powierzchnią wody. Zmieniło się także główne zadanie okrętu podwodnego, które od teraz dotyczyło długotrwałego utrzymywania się pod wodą, ale o tym opowiem już kiedy indziej. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, a także komentarza i subskrypcji. Jeżeli natomiast chcielibyście usłyszeć o dalszym rozwoju okrętów podwodnych i wyposażaniu ich w napęd atomowy, to dajcie znać w komentarzu. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.